Jesteśmy w Pszczynie, na ławce, siedzę sobie z księżną Daisy. Ale sobie tak myślę, może tutaj powinna siedzieć Klotylda, a nie Daisy. Księżniczka Hiszpanii. Brama Wybrańców wzięła nazwę z tego, że kiedyś trzeba było tutaj pilnować. To była taka normalna fortyfikacja. Zamek był dużo niższy. Miało to cele obronne. Wybrańcy dlatego, że byli tutaj wybierani strażnicy, którzy umieli dobrze władać bronią i w ogóle się posługiwać, walczyć. Dlatego, że tutaj to była trasa kupiecka między Krakowem a Morawami, żeby właśnie kupcy mogli się gdzie zatrzymywać i żeby nie byli okradani. A dlaczego powiedziałem, że Klotylda tu powinna być na tej ławce na ryneczku siedzieć, a nie Daisy? Z tego powodu, że Daisy tutaj za bardzo tego pałacyku nie lubiła, z tego co mówią. Tutaj jedynie co ona tutaj zrobiła, to łazienki, bo nie było tutaj łazienek, jak się sprowadziła. I powiedziała, że mają tu być łazienki. Taki pałac był bez łazienek. No i się okazuje, że Daisy, która miała 18 lat, wyszła za mąż za tego Hochberga całego. I po podróży miodowej przyjechali tutaj, on ją tutaj przywiózł. Cała służba ich powitała, około 100 osób. Pięknie tu było, tutaj wjechali, wyobrażacie sobie. A tutaj były te wszystkie konie, te wszystkie orszaki, ta cała służba wyległa. I oni tutaj ją przywitali, to musiało być normalnie piękne, uroczyste. Ale ona po dwóch, trzech dniach stwierdziła, że ona tutaj nie chce być, że ona tutaj nie chce mieszkać. Że ona tutaj, ten w ogóle pałac ją przytłacza. Nie ma powiedziane dlaczego. Ale ja sobie tak myślę, że to był pałac myśliwski, tak? Tutaj łowili. Tutaj cały czas polowali. Tutaj cały czas były oprawiane zwierzęta i tak dalej. Cały pałac. Można tutaj fajnie sobie to zwiedzać, ten pałac. Cały pałac jest tutaj w trofeach, tak? Jakieś żubry, jakieś zwierzęta, jakieś poroża, wszystkie jakieś ptaki, ptactwo, no wszystko co tutaj szło łowić. Wszystko jest powypychane, cały pałac jest tego pełen. Także może ją to już przeraziło, ten taki ogrom tych właśnie zwierząt tutaj wypchanych.
i tak dalej. No nie wiem, bo tu jest pięknie, nie? Znaczy, za jej czasów, jak ona tu przyjechała, to nie było tego pałacu, to był jakiś zwierzyniec, tutaj było pełno zwierząt, także może to ją odepchało od tego pałacu. Ona tu tylko przyjeżdżała tak o, na weekendy odwiedzić teściu, bo jak stwierdziła, że powiedziała, że tu nie będzie mieszkać, zawieźli ją do książa, do zamku książ i tam sobie mieszkała i tam praktycznie zbudowała sobie obok taką willę, która powiedziała, że to jest jej dom i całe życie praktycznie mieszkała w tym księżu, w zamku książ. I się okazuje, że to chyba więcej Klotylda miało. Klotylda miało wspólnego z tym pałacem niż właśnie księżna Daisy, chociaż była jego właścicielką. W 1920 roku właśnie rozwiódł się z nią Hans. I poślubił właśnie księżniczkę Hiszpanii Klotyldę. Klotylda była młodsza od niego o jakieś 35 lat. Czyli ten Hochberg był już takim dziadkiem. No i mieszkali sobie w tym pałacyku. Jego najmłodszy syn Bolko podrósł. No i zaczął się zabierać za macochę. Prawdopodobnie zmajstrował jej trójkę dzieci, dwie dziewczyny i najmłodszego syna, którego nazwał też Bolko, nazwali. I aczkolwiek dwie córki były przepisane na starego w czasie rozwodu, a ten Bolko był przepisany na młodego, nie? Na młodego Bolko, syna Hansa. No i tak to się podziało. A jak doszło do rozwodu między Hochbergiem a Klotyldą? I patrzcie, i znowu właśnie pałacyk. W tym pałacu Bolko zaczął właśnie bardzo łazić za Klotyldą. No i stary to zauważył. Powiedział swojemu najlepszemu temu słudze, żeby chodził za nimi, żeby ich po prostu szpiegował, nie? Bo on coś tutaj widzi, że coś tutaj jest nie tego między nimi, nie? No i ten łaził za nimi, aż w końcu patrzy, a Klotylda idzie na sam dół, na sam dole z kuchnia, na samym dniu pałacu, na samym dole pałacu. Zeszła na dół, a za nią poleciał Bolko. No i ten sługa budzi Hansa, obudził go, zeszli na dół, praktycznie zjechali na dół, bo Hans już kurde jeździł w wózku. No zjechali na dół i patrzą, a tu w kuchni, na stole, Klotylda leży, naga, Bolko na niej. No i tak właśnie doszło do rozwodu. Patrzcie, jak to jest ładnie wieczorem. To jest zwykły dzień tygodnia, bo dzisiaj jest środa. Pszczynie prawa miejskie nadano w 1303 roku bodajże. A wszyscy historycy wałkują jeden temat Daisy. A wiadomo, że pszczyna była. Władana przez różne książęta, przez różnych tam chyba nawet jakichś cesarzy.
i tak dalej, przez Ród Piastowski. I tam też na pewno były jakieś fajne historie, jakieś fajne animozje i w ogóle. Ale wszyscy historycy uczepili się, że Pszczyna to tylko Hochberg w Głowie i tylko Daisy. Ten mostek lubię najbardziej, bo on prowadzi do kawiarenki, która jest teraz już zamknięta, bo widzicie, że wieczór. I środa, jakby to była sobota, to by na pewno było jeszcze otwarte. Chociaż świeci się. O kurde, ale jakbym tu wypił kawkę teraz. Ła. Dzień dobry, macie jeszcze otwarte? Już mam zamknięte. Aha, dobrze, dziękuję. A, niestety. Ale by było fajnie, jakbym sobie teraz wypił kawusie. Tego nie widziałem. Może dlatego, że tutaj często chodzę w jesień. Że tu są wódeczki. Że tu można popływać po tych stawach. Zobaczcie. O. Albo to jest po prostu od niedawna, może od tego sezonu. Jakiś... Widzicie? Wódeczki i można sobie pływać. Pięknie tak, do jakichś zdjęć weselnych lub coś takiego. Za bardzo chyba nie jest dbane, bo tutaj te trzy łodzie są napełnione trochę wodą. Ale tamte są. Całkowicie wybrana woda jest. O, zobaczcie, jak to jest pięknie klimatycznie w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest może jakiś sort włączony tam do włosu? Świeżo ci stanę, tak. Jak najbardziej, z pomarańczy, z grejpfruta. Z grejpfruta poproszę. Dobra. Tak. Dobra. 14 zł. Kartą gotówką. Z gotówką. Fajne zakończenie dnia. To właśnie uwielbiam w Pszczynie ten klimat tutaj. Zawsze jest taki fajny klimat. To jest środa, godzina 8:30. Zobaczcie, jak fajnie. Zwykły dzień tygodnia. Weekendy tutaj jest dużo imprez takich kulturalnych, koncertów i tak dalej na tym. No to jest sporo osób. To jak kto lubi taki zgiełk, no to okej. Ale właśnie to jest fajne. Takie właśnie sobie siedzenie. Kiedyś tutaj jeżdżę tutaj niekiedy krew oddawać do Pszczyny. Lepiej mi się to opłaca, chociaż mam 23 km od mojej miejscowości. To kiedyś rano tutaj byłem. Taka cisza tutaj była, słoneczko tak fajnie świeciło. Bardzo mało ludzi tam się przemykali, niektórzy do pracy i tak dalej. Te kawiarenki zaczęły się otwierać i bodajże chyba była ta otwarta tylko, która jest teraz zamknięta. I tam sobie właśnie wypiłem kawkę z samego rana, tak. Nie wiem, tutaj. Po 8 chyba to było rano. No to pięknie. Tylko wziąć jeszcze sobie jakąś gazetkę sportową, czy jakąś polityczną, nie, ale jakiś sport sobie poczytać. Także bajka. Tak jak mówiłem, Pszczyna to taka jest perełka śląska. Co, mała? Stęskniłaś się za tatą? Bała się, że już nie wrócę, tak? Będziemy jechać. Tak?